Z okazji Dnia Tczewa przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców. Oprócz oficjalnych uroczystości była historyczna inscenizacja i przemarsz ulicami miasta, otwarcie wystawy o międzywojennym Tczewie w Fabryce Sztuk i koncert Anity Lipnickiej w Centrum Kultury i Sztuki. Po uroczystej sesji Fabryka Sztuk zaprosiła na plac Hallera, gdzie odbyła się krótka inscenizacja z okazji powrotu Tczewa do Polski w 1920 roku. Odtworzono powitanie wojsk generała Hallera na staromiejskim rynku przez tymczasowego burmistrza Władysława Orcholskiego i działacza Tomasza Pokorniewskiego. Generał Józef Haller otrzymał wiązankę kwiatów od panny Krzemienieckiej. Aktorzy to znane publiczne osoby w Tczewie, m.in. wiceprezydentki, Prezydent miasta czy nauczyciele. O oprawę muzyczną zadbał chór Mański Echo. W rolę tczewian witających polskich żołnierzy wcieliła się młodzież z zespołu szkół katolickich w Tczewie. Grupa rekonstruktorów następnie przemaszerowała do fabryki sztuk. W kilku miejscach błękitna armia słyszała z okien pieśń marszową, po drodze miała biało-czerwone sztandary i transparenty z napisami Niech żyje Polska. Miało to oddać klimat wydarzeń z powrotu Tczewa do macierzy w 1920 roku. W Fabryce Sztuk czekał tłum gości wernisarzu. Tu uroczyście otwarto wystawę 20 lat wolności Tczew 1920-1939 pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Otwarcia dokonał wiceprezydent Adam Urban oraz komisarz wystawy Józef Ziłkowski. Ostatnim akcentem święta Tczewa był koncert znanej polskiej wokalistki Anity Lipnickiej, która ze swoim zespołem zaprezentowała ponadgodzinny repertuar. Nie zawiodła swoich najstarszych fanów, śpiewając na BIS słynną piosenkę księżycową z repertuaru Warius Manks.